Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą wspaniałą przygodę w tej gierce. Możesz zostawić lajka na dobry początek, słuchajcie. A my na dobry początek porozmawiajmy tutaj ze zleceniodawcą i wykonajmy misję zlecenie opiekun lasu. Znajdujemy się w karczmie Gęsiopipa i tutaj mamy jakieś zleconko do wykonania. Później zajmiemy się z dwie misje poboczne, no i nie zostanie nam nic innego jak misje główne. Jeżeli chcesz sobie przeskipować tylko do wątku głównego albo pominąć jakąś daną misję, no to możesz sobie zjechać na dół, jak na tym pasku przewijania najedziesz sobie, no to tam masz napisane od której do której minuty graliśmy jakąś daną misję. Idźmy, to będzie chyba rozmowa z karczmarzem? Nie, to z Niziołkiem. Dobra. Witajcie, panie I Wiedźminie. standardowo zaczynamy na samym początku rozmową. Widziałem ogłoszenie, powiedzmy, że jestem zainteresowany zleceniem. A to pięknie, cudownie. Jestem Brean Hodge i to ja zamieściłem ogłoszenie. Potrzebuję jak najwięcej szczegółów. Oczywiście, oczywiście. Cóż, na skutek serii niefortunnych zdarzeń wszedłem w posiadanie połaci lasu pod Wyrąb. Tuż pod Nowigradem, z dala od traktów, ale blisko portu. Nic, tylko wynająć drwali i liczyć pieniądze. Pytałem o szczegóły związane z potworem, nie z twoimi interesami. Ależ to się bezpośrednio wiąże. Wynająłem kilku krasnoludów, a ci twierdzili, że w lesie straszy. Myślałem, że robić im się nie chce, ale jak pewnego razu poszli do lasu, to jeden tylko wrócił. Powiada, że jakieś leśne licho ich napadło. Ale no właśnie. Porozmawiajmy o zapłacie. To ile proponujesz, to stanowczo. Skamujesz w chuj, nie? To jak mówisz, że ty tam interes liczysz, no to 360? Tani to ty nie jesteś, ale widzę, że trochę się opamiętałeś. To może dojdziemy do porozumienia. No, na pewno. Na biednego nie Tani? trafiło. Dobra, trzeba go skubać ile wlezie. No 340 to jest mój minimum. No dobrze. No. Powiedzmy, że na takie pieniądze się Twardo zgodzisz. trzeba negocjować. Biorę to zlecenie. Mega dużo płacą za to Gdzie jest ten zlecenie, nie? drwal, co Mega przebił? dużo. Pewnie kręci się po okolicy. Ostatnio go widziałem, jak przepijał wypłatę. Powiada, że musi uczcić śmierć kompanów. Okej, tutaj mamy jakiegoś w ogóle tego, jakiegoś zielarkę? Albo zielarza, kto tu jest po lewej stronie? Siemano. Czego? O, zielarz, chciałbym zakupić twoje zioła. Troszeczkę zioła, 2 gramy zioła. Masz coś ciekawego? No potrzebujemy głównie tylko tych wątrób, jakichś potworów i jakichś oczu. Niestety nie wiem, gdzie to zdobyć, na pewno nie u tego zielarza. Bywaj. Okej. O kurde, ty, a nie, dobra, muszę przesłuchać świadków. Myślałem, że mam za dupce 600 metrów do tego zioma. On tutaj przypija tą wypłatę, tak? Witam. Gdzie drwal? Oczywiście, że to musi być krasnolud. Witaj, wędrowcy. Pierdolniesz kielicha za spokój moich zmarłych duchów. Tak ich kurwa sponiewierało, a ja nawet nie wiem, co to było. Nie wiem, komu wygrażać. Rozmawiałem z niejakim Breanem Hodgem. Opowiedział mi o śmierci twoich kamratów. Tłumaczyliśmy Kutasowi, że w lesie coś się zalęgło, ale nie chciał wierzyć. Wynajął mnie do wytropienia leśnego potwora, który napadł na drwali. Tak? W takim razie odszczekuję, co żem powiedział. Dobry z niego chłop, chociaż niziołek. Co pamiętasz z tego napadu? Wracamy ci z lasu, obładowani drewnem jak stare wałachy. A tu jak coś kurwa nie zawyje. Coś jakby basiur. Bierzemy nogi za pas, ale koło odwozu się zaklinowało. Czyli bies. Tak? Magnus Richter powiada, żebym biegł do chaty po kuszę. No to biegnę. Wracam ci ja do lasu, a tam istna kurwa jatka. Nawet nie rozpoznałem, który gdzie leży. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Zapierdol to świństwo. Czyli biesik jakiś albo coś takiego, no jak mówi, sam tak powiedział, nie? Że jakoś tam. Nie wiem, co powiedział w sumie. Mam mu żelka, bo dopiero wstałem, ale coś powiedział, że coś do biesa podobnego. Przynajmniej mi się skojarzyło. Dobra, chodź płotkę, w ogóle co ty masz za gówno? To już mi się nie podoba. Co to jest za trofeum? Proszę to natychmiastowo zmienić. 10 szans na odcięcie kończyny, no niby spoko, ale 5% dodatkowe złoto. To przecież jest tak OP. W całej gierce zarobiliśmy, nie wiem, powiedzmy 30 tysięcy.
Dzięki temu trofeum zarobiliśmy... A nie, nie tak dużo w sumie. Ty, to jednak mało. To 1500 dodatkowe złota. No, to nie tak dużo w sumie. Tak generalnie na całą gierkę, ale... Ale na pewno lepsze to niż 10% za... szans więcej na odcięcie kończyny. Znaczy to 10% szans na odcięcie kończyny jest w miarę, kurczę, efektowne. Ale wolałbym być wiedźmakiem efektywny, a nie efektowny. Chociaż... O kurde, no może za daleko to sobie nie... Szybką podróż nie odbędę do następnej bramy. Pozdrawiam, dobra hopłotkes. Odnać chatę drwali? Oj, nie ten przycisk. Za dużo w Tarkowa. Pod F masz tam interakcję, jestem w stanie to jakby wyczyścić? Mam jakiś eliksir na wyczyszczenie tego? Utopce nie atakują wiedźmina. Zatrucie eliksirami. Na pewno jest jakiś eliksir widzowy. Czekaj się. A teraz nie mogę tego zrobić. Dlaczego? Bo jestem na płotce, tak? Aj, plus nie mam w ogóle tych rzeczy. Przyspiesza regenerowanie, zwiększa maksymalność tego, przyspiesza, zwiększa, usuwa zatrucie eliksirami i działanie eliksirów. Szybko, złaź spotki. Trzeba jak najszybciej to zrobić, bo ja tak nie będę jeździł. Widzowi wypali oczy. Szybko, alchemia. Biały miód to było? Tak, to bym biały miód. To wykonać, proszę, jak najszybciej, ekwipunek. Eliksirki i biały miód, cyk, zużyj E. Tacy? No i git. Przyda się, no. Przyda, bo ja często sobie lubię kliknąć F zamiast E. Za dużo w Tarkowa, tam jest interakcja pod F. Plus jeszcze gramy w jakąś gierkę. W co gramy jeszcze? Gramy w Tarkowa, gramy w Wiedźmina. I w coś jeszcze gramy, kurwa, tylko nie wiem sam w co. Jump Kinga, ale tam interakcja jest pod spację. No, w Jump Kinga gramy. To tam w ogóle masz interakcję pod spację, więc wszystko się myli. Powinienem poszukać miejsca, gdzie zginęli. Tragedia jest. Zlecenie opiekuj lasu, dobra. Najpierw to bym im chaty opierdolił, co wy na to? O kurde, muzyka się mroczna włączyła. Klimacik się delikatnie zmienił. I ocie kryca, poczekajcie, ja bym sobie tylko kliknął jedną rzecz, pyk, reset. Bo ja tu muszę kontrolować te zgubione klatki. Najlepiej, żeby ich było 0. Dobra, jest 10, bo to akurat kliknąłem Altaba. Ponieważ tak jak mówię, no starałem się zoptymalizować mój komputer pod to, żebym mógł sobie pograć w Tarkowa. Dlatego on jest tak dziwnie teraz ustawiony bardzo. No a nie będę za każdym razem... Czemu ja wsiadłem na płotkę? A nie będę za każdym razem, kiedy nie gram w Tarkowa, nie będę zmieniał wszystkich ustawień, więc... Głębokie kolejny. To musiał stać wóz drwali. Potem pojechali tą drogą, pewnie w stronę wycinki. Dobra, i tam pewnie znajdziemy ich ciała, więc staram się mniej więcej tak ustawić, żeby i na Tarkowie, i na Wiedźmaku to w miarę sobie śmigało. W ogóle na jakiejkolwiek grze plus Tarkowie śmigało. Najważniejszy Tarkow. Nie poszedłem dwie szczuły za tą grę, nie mogę sobie pograć sadek. Strasznie mnie to denerwuje. Ale tak mi wciągnął ten Tarkow, no jakbym miał 60 FPS-ów, to bym... Wszystko bym zrobił. Ja nie wiem, dlaczego to OBS. Mimo tego, że OBS działa na zupełnie innych wątkach komputerowych, na zupełnie innych wątkach procesorowych. To jest niesamowite. To znaczy, masz 8 wątków w moim komputerze. 4 są w Tarkowie i 4 są na OBS-a i wszystko inne. I mimo tego, że nadal zaczynam nagrywanie, to i tak Tarkow laguje. No nie wiem, jakim cudem... Jak to działa, kurwa? Nie rozumiem tego. Dlaczego jak zaczynam nagrywać, to mi spadają FPS-y, mimo tego, że Tarkow działa na zupełnie tutaj innych wątkach procesorowych. A tutaj procesor oczywiście w Tarkowie mi najbardziej nie wyrabia, bo jeżeli chodzi o grafikę, to mógłbym tam pierdolnąć 4K i też by było git. Nic by nie lagowało za bardzo, więc... Zresztą mam odpalone chyba 4K, bo to jest takie... To jest taka opcja resampling. Nie wiem, co to jest dokładnie to resampling, ale mam to na podwójne, to wydaje mi się, że podwójnie mi renderuje jakby gierkę, czyli właśnie w 4K jakbyśmy grali. Dobra, tutaj mogę to przeszukać, czy muszę iść dalej śladami? Chyba dalej śladami. A coś tu jeszcze było, coś tu leżało na czerwono. Tak mi się wydaje. Ale może mi się właśnie wydaje. Dobra, chodźmy dalej. Chyba tam było jakieś... O, tu jest chyba jakieś ciało, czy nie? Nie. Nie no, jak będzie ciało, to raczej będzie na czerwono, nie?
O, jest wóz. Witam, o! Zarysował poszlaka. Pozorami skałę. Musiał być rozwścieczony. Silny. A może wilkołak, tak? To prawda. Mogło być. Tutaj. Ranny uciekał tędy. Mocno krwawił. Ale to człowiek? Znaczy w sensie krasnolud? Oj, mamy dwa tropy chyba, a nie. Krasnolud ma głęboką ranę na plecach. Wykrwawił się. Wygląda jak ten znaczek od Wiedźmina właśnie. Takie dzikiego gonu. Jest taki znaczek trzech pazurów. Jeden z krasnoludów odszedł w tę stronę. Ja może przeżył. Może gdzieś na drzewie się ukrył jebany albo coś. To coś pominęliśmy, bo nie możemy iść dalej. Coś tu jeszcze jest jakaś interakcja. Tu chyba. Tu doszło do walki. Krasnoludy i coś dużego. No, na moje to wygląda jak ślad. Jak ślad czego? W sumie jak chyba trochę ślad sarny. Może to zmutowana giga sarna. Nie, raczej nie. Oj, nie, też nie przeżył. Korzenie przygniotły krasnoluda do ziemi, także się udusił. Wszystkie ślady. Leszy! Młody osobnik. Pewnie niedawno pojawił się w tym lesie. Muszę znaleźć jego totem. O, służą leszym. Powinny być przy totemie. Kurde, co ty jak Kernun. Nowy wpis w bestiariuszu. Ciema. To nie ptaki leszego. Fałszywy trop. Dobra, przeczytajmy sobie może to, co nam się pojawiło w bestiariuszu. Jakiś Kernun. To powinno być pradawne coś tam, nie? Chyba trupy, ale nie. O. Ta relikty właśnie. Kernun. Nowigrad to największa metropolia na świecie. Szczytowe osiągnięcia cywilizacji. Zdawałoby się dowód na to, że natura została okiem znana. Nie ma tu nic ciekawego. Można śmiało założyć, że najlepszy nawet więzień nie byłby w stanie ubić tej bestii, gdyby nie wrażliwość na ogień, w tym znak igni. No, taka klasyka chyba, nie? Bo raczej ten Kernun nie różni się za bardzo od ducha lasu. Dobra, w końcu rozjebiemy jakiegoś leszego. Strasznie długo na to czekałem, bo wtedy niestety stwierdziliśmy, że ułożymy się z leszym. Niestety albo wstety. Oto i totem leszego. O! Go zniszczę. Zdenerwuje się i wyjdzie znowu. Dobra. Napluj. I co, jak mam? A, po prostu mam ardem pierdolność. Bez wykwintnych tutaj rzeczy. O! Siema. Lesz jest mocny, podoba mi się w chuj leszy. Leszy jest taki... Idzie tam, jest taki... Nie wiem jak to nazwać, mega mi się podoba, taki epicki jest, o. No, epicki jest chuj ten potwór. Ten leszy. Dziwny jak skurwibąk. Kernun. Dobra, co to w ogóle potrafi? Okej, okay, potrafi się teleportować, dobra. Stop, ty, ja mu za bardzo to nic nie robię, widzę. O kurwa. Wariacie! A nie, dobra. Ale i tak jest w miarę mocny chyba. O kurde ty, krukami mnie bije. O kurde, krukami mnie bije! Gnoju, odpalam cię. O, dobra. Dobra. Rozumiem. Odporność na ogień zerowa, kurwa. Dusimy, nie? Dusimy fest. Dobra, faktycznie, bez igni byłoby fest ciężko. Z igni jest w miarę łatwo. Proszę mnie się aż tam nie teleportować. Pyk, jeszcze igni ci dopierdolę ze dwa razy i duszę. Dobra. Gościu. Oj. Faktycznie, ty chyba bardzo nie lubisz tego. Bardzo nie lubisz ognia. No, to było łatwe. Fajne wyrosły te korzenie, tak jak on zginął. Fajnie to wyglądało. Nie wiem, mega lubię kurwa leszego, nie? Mega mi się podoba, taki pradawny relikt. Fajny. Leszy to jest najlepszy potwór, jeżeli chodzi o epickość taką i wygląd i wszystko. Jakoś mega chyba najbardziej lubię leszego. In general. Możemy się udać do... No nawet koniecznie musimy do chaty Drwali, bo nie będę zadupcał całej tej drogi. Oszczędzimy dla widza. No i od razu bezpośrednio z tej chaty udamy się do tego.
do gęsiej pipy i odbierzemy siano, mam nadzieję. Fajna misja, szybka, szybkie siano, tak zwane jest zrobione. 15 minut, a ja jest bogaty, bogatszy o 400 koron. Może być. Co prawda ryzykowaliśmy śmiercią, dlatego takie solidne opłaty dostaniemy. Plus zabrali nas od tatka i matki i zostaliśmy sierotami i nasi kumple nie przeżyli, więc to też jest zadośćuczynienie trochę. Za to, że nam dzieciństwo odebrali. Witajcie, panie Wiedźminie. Witam. Zabiłem Leszego, który napadł na drwali. A, to wspaniale, cudownie. Co prawda będę musiał znaleźć nowych drwali, ale chętnych do pracy nie brakuje. A nie przyjdzie tu jaki nowy Leszy? Zawsze może się zdarzyć. Wtedy będziesz musiał poszukać Wiedźmina. A, no tak, no tak. Oczywiście zapłata ci się należy, bo ja nie z takich, co to nie płacą za dobrą pracę. Bywaj. No i wszystko. Jeszcze bym sobie porozmawiał może z tym gagatkiem tutaj, co za kompanów pił. Jest tu taki? Gdzie on jest? O, jest, jest. Możemy z nim porozmawiać? Nie możemy. Myślałem, że może jakaś ciekawa interakcja nas jeszcze tutaj czeka. No ale nie za bardzo. Dobra. Pierwsza misja wykonana, więcej wiedźmińskich zleceń nie mamy, znaczy mamy, no ale na już tak kosmiczne poziomy, że sobie odpuścimy i możemy wykonać albo misję Knitting, albo misję Miecz Rodowy. Wydaje mi się, że wykonamy Knitting, bo jest na niższy poziom, tak po kolei będziemy jechać poziomowo. Przemierzając Skellige, Geralt natknął się na załamanego mężczyznę o imieniu Lothar, który rzucił potężną klątwę na jego syna, która z dnia na dzień wysysała z niego życie. Wiedźmin wiedział, że jeśli szybko nie odczynił roku, chłopak skona na rękach rodziców. Ty, nie pamiętam tej misji. Myślałem, że Knitting to ten ziomuś, co zniknął. Miał żółtą szatę. Knitting? Kurde, nie pamiętam. Dobra, no to w takim razie kierunek Skellige. Teraz same misje będą na Skellige. Już praktycznie na kontynencie zrobiliśmy wszystko, co chyba można było zrobić. No oprócz znaków zapytania, no ich jeszcze trochę zostało. No ale nie będę zadupcał po każdym znaku zapytania, okej? Okay? To jest jakiś wykrzyknik jeszcze, ty. Ty, to może wykonajmy wykrzyknik, co widzowie? Chodźmy wykrzyknik wykonać, bo on może nam zniknąć. Wykonajmy wykrzyknik, a później udamy się na tę misję Knitting. Jeżeli chodzi o te znaki zapytania, to jest taka mapa i ona pewnie fajnie by mi pokazała mniej więcej, które znaki zapytania są ciekawe, bo niektóre znaki zapytania oznaczają ciekawą misję, nie? Ciekawy dialog, ciekawą fabułę, a niektóre z kolei oznaczają nic kurwa właściwie tak naprawdę. Zaginiony skarb albo coś takiego, albo gniazdo potworów, więc fajnie by było jakbyśmy sobie to posprawdzali, gdzie są naprawdę takie ciekawe interakcje. No i ja wtedy bym pochodził jeszcze po tych znakach zapytania i zrobił taki specjalny odcinek może ze znaków zapytania, albo kilka odcinków ze znaków zapytania. I pewnie tak chyba zrobimy, no ale no nie teraz. Co się dzieje? Witam serdecznie. Jakiś problem z potworem? Nie, z duchem. Nie mogę ci pomóc? Nie no, mów no. Możesz powiedzieć coś więcej? Widzicie, nachodzi mnie w snach Jaczemir, znaczy mój mąż, co na wojence zginął. Stoi u bezgłowia i zawodzi. Tyle lat w rozłące, tak w zaświatach smutno. Chodźże do mnie, chodźże. Mówię, przyjdę, Jaczemirku, przyjdę, ale jak mnie bogi zawezwą, nie wcześniej. A on na to, to choć przynieść na grubo brączkę, milej będzie czekać. No i zaniosłabym, ale iść przez las straszno. Więc pomyślałam, że może wy... Kurde, mam być eskortą? Teraz eskorta kojarzy się... albo eskortka... Jesteś pewien, że to duch twojego męża? Niedobrze się kojarzy. A co wy, że niby własnego chłopa poznać nie potrafię? Jestem stara, ale nie aż tak. Nie o to chodzi. Ale my też siwi, wy... oszukują ludzi, przybierając kształt zmarłych bliskich. Na przykład skrzaki albo złydnie. A nie, to Jaczemir, jestem pewna. Mówił we snach o naszych zaślubinach. Jak żeśmy tańcowali w Beletein. O tym, jak go Redańczycy zasiekli pod Rindę. Pod Rindę? Albo coś ci się pomyliło, albo jednak jesteś bardzo stara. To było 80 lat temu.
tak, pomyliło mi się, pomyliło. Pod Rivią, chciałam powiedzieć. No, możemy tutaj... Więc nie pomogę. Gdzie ta, jest pomóc. A na takim cmentarzyku niedaleko naszych konar, w mogile pod starym drzewem. Proszę, to obrączka. Jak już skończycie, przyjdźcie po nagrodę. Mieszkam w chacie na środku wsi z moją wnuczką Lesią. Dobra. Fajne imię, Lesio. Zajebiste. No, bo w chuj mi się spodobało. Pierwszy raz takie coś słyszałem. Dziwne. O kurwa, czarodziejka, ty. Co jest grane? Mąka W. Ale mnie ciary przyszły. Lesio, zajebiste imię. Serio. Uwielbiam imiona takie rzeczowe. Już mówiłem to 1000 razy i powtórzę jeszcze raz. Oliwia, Jagódka, Lesia, zajebiste, nie? To są najlepsze imiona świata. Chociaż osobiście też uwielbiam takie mocne, mocne nordyckie, typu Bjorn, Sigrid. To są też fajne imiona. To chyba grób Jaczemira. No tak, my położymy tą obrączkę, czy co? No umieść pierścień. No, załatwione. A ktoś jąknie? Nie jąknie? O kurwa, ty. Duchowe rzeczy tu się dzieją, duchowe rzeczy. Czemu on to zaznaczone mam na mapie, ty? Co to kurwa jest? Kaganek! W końcu użyjemy tego kaganka. Miałem okazję kilka razy użyć kaganka i zawsze spierdoliłem to, bo myślałem, że później będę mógł... Co to jest? Spalony chleb. Zawsze myślałem, że wykonam misję i będę mógł użyć kaganka. I zamiast użyć kaganka na początku, to wykonywałem misję i później używałem kaganka i to tak nie działało. I zawsze to zepsułem. Teraz w końcu mamy chyba okazję... zobaczyć, co tu się dzieje. Kaganek. Tylko gdzie ja to znajdę, ten kaganek? Jest, magiczny kaganek. Bierę do Kiermany. Poka. Prawda, że to? O! Nareszcie. Wybaczysz mi. Już wybaczyłam. O! O, ty... Wydaje mi się, że on powinien leżeć w grobie, a nie na zewnątrz. Aczkolwiek może to jakiś dziwny cmentarz, jak kurwa Jehowich, nie wiem, jak Jehowi chowają swoich zmarłych. Nie, to strasznie zabrzmiało, jakbym był strasznie anty-Jehowy, jakby. Ja zupełnie nic nie mam do tego. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Kiedyś... lubiłem taką dziewczynę, ona była Jehowym. Pokaż, co masz na sprzedaż. Tak, i on tu ma zajebiste rzeczy. On tu ma giga totalnie OP rzeczy. Tylko... O, to chcemy, tak. Pomniejszy kamień runiczny to... Ile? No właśnie, to takie mega drogie jest, kurde. Może ma jakieś te wątroby, które byśmy potrzebowali. Ten guśniarz ma super fajne rzeczy, ale wątroby akurat, kurde, też nie ma. No te szanse na podpalenie, to jest potrzebne, żeby zrobić lepszy, ulepszony ten później kamień. To jest potrzebne, żeby ulepszony kamień zrobić, ale nas nie stać. No niestety, niestety, a to nam się przyda oczywiście na nasze miecze, żeby pozakładać. To jest miecz na 23 poziom, czyli jeszcze mamy 3 poziomy. No i trzeba poulepszać później te miecze, nie? Pościągać te jakieś szanse 2% i założyć szansa 5%, żeby te miecze naprawdę były solidne. Fajne jest to, że później jeżeli ulepszamy te miecze na wyższy poziom, to te ulepszenia, które tam włożyliśmy, zostają, więc totalnie to jest giga OP i opłacalne. No i u guślarza właśnie znajdziemy te wszystkie fajne glify. A zorientowałem się tak, że montowałem odcinek i zobaczyłem, że właśnie na odcinku, że guślarz miał takie zajebiste rzeczy, nie? I mówię, o kurde. Kupujecie czy kupujemy. Chciałem zobaczyć, czy może nie masz kart jakichś nowych albo coś. Masz karty nowe, pa! Ty pa, nie mam tych kart normalnie. Kurwa, i pieniędzy też nie mam. A wiedziałem, żeby zajrzeć. Dobra, sprzedam ci ten miecz. A, nie stać się, brakuje ci 1 golda. Dobra, poczekaj. Może pochodnie ci kupię jedną. Nie, też mnie nie stać, tym, ale to mamy problem. Jest problem. Musiałbym ci sprzedać coś za 1 golda? Nie, musiałbym... Kurwa, nie wiem, co bym musiał zrobić. Poczekaj. Dobra, sprzedajmy może ci... Nie, no, ja muszę coś od ciebie kupić, a nie sprzedać. Coś takiego zróbmy.
Nie, bez sensu, co ja zrobiłem? No dobra, ale odkupię kartę przynajmniej. Ty, ja mu sprzedałem rzeczy za... Dobra, nie? Za warte 640 za 40? Ty, to jest jakiś skamer, nie? 20 golda, nie no, kurwa. Wracam do guślarza i mu to sprzedaję, nie ma takiej opcji. Przecież ty... Nie no, za takie pieniądze, psie. Nie ma takiej możliwości, idę do guślarza i te karty wszystkie kupuję, no bo... Bo byliśmy u tego handlarza, ale my byliśmy, kurde, przed tym, jak wygrałem modyfikację Gwent Redux, nie? No i po tym, jak wgrałem Gwent Reduxa, to się pewnie właśnie nowe karty popojawiały u różnych karczmarzów, więc zawsze gdzieś tam warto zajrzeć. Może są jakieś ciekawe rzeczy. Tutaj na przykład ten ziomuś miał unikat, nie? Więc to jest totalnie giga OP pewnie jakaś karta. Dobra, to trzeba... Trzeba jeszcze więcej pitosów wywalić u guślarza. Dobrze, że nie śpisz. Wstawaj, a śpisz. Ja na siedząco. Wstawaj, słuchaj. Potrzebuję kilku. Dobra. Muszę ci posprzedawać jakieś gówna. Jad bazyliczka, to nie. A to co to jest? Serce jakiegoś trolla, tak? Serce gargulca. Dobra, to jakieś też psiesiano za to dajesz. Kurwa, halo. Ty wy się otrząśnijcie. I... Nie. Dlaczego ja to sprzedałem za 4... Co teraz sprzedałem przypadkiem? Dobra, ja klikam jakieś... Nie! Czekaj, sprzedałem z trofeum z Sukuba i mam jeszcze trofeum z Sukuba? Dobra, poczekaj, bo przypadkiem kliknę spację, stop. Otrząśnij się, czekaj, już się spociłem, kurwa. Już się spociłem, nie? Co ja sprzedałem mu trofeum z oddawaj! W tym momencie, kurwa. Staruchu jebany. Oddaj mi moje trofeum z Sukuba. 150 golda. Cadek. No nie, no ty chyba kurwa zgłupiałeś na... Do reszty już. Nie no, dobra, stop. Sortowanie według ceny. Skóra czegoś tam, dobra, sprzedamy mu to, wpizdył to. Tutaj mamy milion tego, też mu sprzedamy, pyk, połowę. Tutaj też mamy giga dużo tego. Mówiłem, że te pasty są warte 6 golda, ale ostatecznie będziemy je zbierać. I kurwa będziemy bogaci, mówiłem. Bo od grosza do grosza i zajebiście jest, dobra. Bywaj. Resztę sobie tych składników alchemicznych zostawię, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy będą mi potrzebne. No i wracamy, dobra, mamy sporo siana, możemy pokupować karty. Mam nadzieję, że wystarczy. Wątpię, że ma tam kartę za, nie wiem, 300 koron. Nowigradzki. Całą gierkę mówiłem, że to są nilfgaardzkie korony, to są nowigradzkie korony. No tak, jesteśmy w Nowigradzie, miałoby to logiczny sens. Nie wiem, czy jak mu to joinknę, to się nie wkurwiam. Tacy? No, żołnierz barona, o kurde. Dobra, słuchaj. Najpierw bym chciał poglądać. Oj, co się stało? Poglądać? Swoje towary. Tak, pokaż towary. A teraz bym chciał kupić karta do Gwinta. Zaraz, unikat. Dobra. Wszystko, zajebiście, dzięki. Bywaj. Zajebiste karty miał, no. A powoli zbliżamy się tutaj do misji, kurczę, w której będziemy grali turniej Gwinta. Więc trzeba tutaj zadbać o to, by mieć jakieś solidne karty. Tutaj nie ma jakiegoś kupca, nie ma, ale mogę mu opierdolić wszystko, co ma w tym beku. A nie, jest tu, a nie, chłop to jest. Bo widzę, że tutaj jest zaznaczony kupiec, no nie, na minimapie, ale to jakiś skam jest, bo tam nie ma go. Przed chwilą tam byliśmy, nie? Widzisz, jest żołnierz barona, a kupca brak. O, to jest kowal? Pamiętam chyba tego kowala. Chyba, poczekajcie, przemedytujmy. Niech on wstanie może. Pogadajmy jeszcze z tym kowalem. Siemano, a pamiętam cię, pamiętam, tak, chcesz... Kurwa, a czemu nie chcesz ze mną gadać? Myślałem, że my kumple, nie? No tak mnie to wkurza czasem, ten Wiedźmin. Dobra, jest zarobiony, tutaj trzeba poczekać godzinę, bo po prostu ciężką pracę wykonuje. No, skończył. Siemano. No. Słuchaj, pokaż mi swoje towary. Masz coś ciekawego może, co bym potrzebował? Nie za bardzo chyba. Diament masz. Jest kazitelny diament, to kurde, to jest chyba najdroższy przedmiot w gierce. 1744. No chyba nie ma droższego przedmiotu, nigdy nie widziałem. Dwa koła za jedną rzecz. Nie wiem po co jest ten diament, ale pewnie to jakiś zbroj może? Nie wiem po co jest ten diament.
Może po prostu jest po to, żeby go sprzedać w sumie. Dobra, idziemy w końcu oddać tą misję, ostatnia posługa. Siema, Lesio. Wiedźmin, co was sprowadza? Coś czuję, że... Tak, tak. Że ta babcia Lesio, to... Tak? Chcę porozmawiać z twoją babcią. Z moją? Kiedy ona nie żyje i to od dawna. Czyli rozmawiałem z duchem. No. Czemu jej nie pochowano z mężem? Nie wiem na pewno, bo mała wtedy byłam, ale matka mówiła, że na krótko przed śmiercią babcia dowiedziała się, że dziadzio miał na boku jakieś kochanice, więc powiedziała, że leżeć z nim nie chce. Widać, zmieniła zdanie. Chciała się jakoś połączyć z mężem za światem, więc poprosiła mnie o pomoc. Ciężko uwierzyć w tę opowieść, ale dobrze wam z oczu patrzę. Jeśli rzeczywiście pomogliście babce, należy wam się nagroda. Proszę, to niewiele, ale musi starczyć. Kurwa, to tacy naiwniacy żyją, ty. To możemy każdemu taką opowieść będziemy sprzedawać, co? Możemy do każdego zioma będziemy podchodzić i mówić, że mu babcię uratowaliśmy, która nie żyje od dawna. Kupujecie czy oglądacie? Przecież bym się zesrał ze śmiechu, jakby ktoś mi taką historię opowiedział, nawet w świecie wiedźmińskim. Kurde, tu łatwo skamować ludzi strasznie. Dobra, kolejna misja. 31 minut, dwie misje wykonane, git. No to co? Knitting, nie? To już czytałem ten opis misji, więc po prostu bezpośrednio się tam udajmy. Trochę się giera będzie wczytywać, bo to jednak lecimy na Skellige, także zatrzymanko, bo to już widzieliście. Dobra, bo ulepszyłem troszeczkę petard. Z dwie petardy ulepszyłem i z dwa oleje, dlatego... Chwilę mi to zajęło, więc nie pokazywałem wam tego, bo to było nudne. A teraz po prostu dajmy się już bezpośrednio porozmawiać z Lotarem. Za to zajebisty olej przeciwko trupojadem zrobiłem. Bo ten olej daje mi 50% obrażeń więcej przeciwko tutaj trupojadom. Możesz, i tak nic nie dają. Ponoć masz jakiś problem z kątwą. Ale mnie brzuch boli. Czemu mnie tak brzuch boli od wczoraj? Knitting, rodzaj uroku. Widziałem już takie. Przynoszą nieszczęście, czasem nawet śmierć. Ta. Wyryto na nim imię mojego pierworodnego, Tialwe. Gorączkuje z dnia na dzień, słabnie. Boję się, że nim księżyc mi nie przyjdzie mi go grzebać. Ale ma kark wielki. Zapróbowałem odczynić klątwę bez skutku. Tak, no pomożemy jak. Mogę ci pomóc na dwa sposoby. Jak Kidosa chodzi. Po pierwsze mogę namówić osobę, która postawiła Knitting, by sama odczyniła urok. Albo odbić przekleństwo, wypisując jej imię na żerdzi. Tak czy inaczej muszę wiedzieć, kto za tym stoi. Ale ja nikomu nie wadzę. Nie znam nikogo, kto by mi źle życzył. Kappa? A więc śledztwo. A więc śledztwo, no dobra. Poka. A, no tak, jesteśmy wiedźmakami, to nie będzie ciężkie czy śledztwo. Jest świeże. Warto się tu rozejrzeć. Warto się tu rozejrzeć, no dobra. Nie pamiętam tej misji, chociaż... A nie wiem w sumie, czy pamiętam, czy nie. A to co? Kobiecy szal. Charakterystyczny wzór i charakterystyczny zapach. Pachnie śledziem. A chłop miał wielką szyję w ogóle. No, wieźmak, co ty zapasysz? Ty, już, zestanlokowało go trochę, jak powiedziałem o tym śledziu, mówi. Kurwa, tyle na szlaku. Tak, Gerward? No co ty nie powiesz? Ale on fajnie reaguje czasem, tak z pizdy. Na przykład... Psia krew burza. To jest takie mega głupie, nie wiem czemu mnie to bawi. Zawsze bawię jakieś mega głupie rzeczy. A wiem, kto to pewnie był, to pewnie była jakaś zielarka. Za dużo zapachów. Dalej na nos nie pójdę. Trzeba popytać o ten szal. Witam. A z kim? Kogo mam popytać? Witaj. Ale jakby... No zobacz. Tak, tylko jakby no, kogo ja mam pytać? Wszyscy gadają jakieś rzeczy. Rogatek, halo. Rozpytaj o właścicielkę szala, ale kogo? Witajcie. Przecież tu nie mogę, kurwa, z nikim rozmawiać. Witaj.
Ładna blizna. Chcesz zobaczyć moją? Będziesz się tak plątał i zaczepiał wszystkich? No, no tak. Bo jakby mam tu misję, wam pomagam, wariacie. Witam, wpierdolę ci się do chaty, może ty mi pomożesz, ty. Prawda więc to, co o narodowym gigancie gadali? Prawda. Tam byłem. Dobra, z kim mam rozmawiać, halo? Kidosy? Też nie. Witaj, jesteś Wiedźminem, prawda? O! Czego chcesz? Jedna postać, z którą mogłem interakcję zrobić. Wiesz może, kto nosi taki szal? Pewnie, Jona. Wiedziałem. Nasza zielarka. Mieszka tam w tej chacie. Ucieszy się, że przyniosłeś jej zgubę. Tak, bardzo się ucieszy. No, tak myślałem, że to właśnie zielarka. Nie wiem, czy to powiedziałem na odcinku, czy nie. Znalazłem twój szal koło domu Lotara i knitting, który tam postawiłaś. Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenia, które właśnie potwierdziłaś. Wiesz, że Tjalwe stoi nad grobem? I dobrze, ten Benkart nigdy nie powinien był się urodzić. Monka W. To ja miałam wyjść za Lotara, ja! A on rzucił mnie dla tej flądry, teraz dostanie za swoje. On i jego pieprzona rodzinka. Nie no, co ty gadasz w ogóle? Zabijesz dziecko z zazdrości? Naprawdę? Tu nie o zazdrość chodzi, tylko o godność. 10 lat żyliśmy razem. 10 lat! Gotowałam mu. Gacie mu prałam. Łoże z nim dzieliłam. A on rzucił mnie od tak. Kurwa, ale Kidosa? Cała wieś się śmiała, ale głupia. Śmulcu? Ale się dała. Otóż nie, nie dała się. I nie zapomniała. No to gościa zabij. A nie, nie Kidosa ty. Chcę, żebyś odczyniła te klątwy. Tata. Zrobię to, ale tylko jeśli Lotar wyrzeknie się syna i do mnie wróci. Przekażę mu twoją propozycję, ale chyba już wiem, jaka będzie odpowiedź. Tak, myślę, że niestety ja, Joanna, teraz... Chcesz córkę na teraz ty będziesz miała problem z knittingiem. Bo wiemy, jakie imię tam wyryć. To jeszcze wiem, że nie zgodzi się na tą propozycję, więc walimy od razu. Grawerujemy tutaj imię na tej czaszce. Ciekawe, czy to jest jakby prawdziwa? Chyba tak prawdziwa jest, nie? Ta klątwa, w sensie w prawdziwym życiu tak ludzie myślą, że tak klątwy się robiło, nie? Czy nie? Nie wiem w sumie. Tak mi się wydaje, że takie totemy się stawiano i że tam klątwy i właśnie na ludzi. I że to jest prawdziwe, że to nie jest wymyślone jakby na potrzeby Wiedźmina, o. Tak jakby zaczerpnięte już skądś, jakby z mitologii albo coś. I jak? Wiesz, kto postawił knitting? Jo wiem. Twoja stara znajoma, Jona. Powinienem był zgadnąć. Zawisna suka. Cudze szczęście ją kole. Jak? Odczyni klątwę? Tylko jeśli wyrzekniesz się rodziny i do niej wrócisz. Nie. Nigdy. Pozbawiłbym czci żonę i syna. Skazał ich na biedę. Musisz odwrócić urok. Niech ona zginie! Nie zrobię tego? Nie no, niech będzie. Zasłużyłeś może na karę, ale nie tak. No, zrobię no. To. Bogom niech będą dzięki. Nie no, na śmierć. Nie mieszaj w to bogów. To sprawa dwojga ludzi. Co? Poryju albo coś. No dobra, to co? Zamianka, podmianka. Niestety nie będziemy mieli kurwa dobrej zielarki, ale co? No chciałbym wyryć imię. I-O-N-A. Aby to była lekka śmierć. Okej. Okay. Wszystko? Misja wypełniona. Chciałbym zobaczyć, co się z nią stanie. I jak? Udało się? Udało. Twój syn powinien niedługo dojść do siebie, a ona umrzeć. Dziękuję. Stokroć dziękuję. Syn jest najdroższym, co mam. Nie zniósłbym jego śmierci. To twoja nagroda. Zjesz z nami, nim ruszysz w drogę? Nie, jakoś nie mam ochoty. O lodowym gigancie gadali. Dobra, no to zadanie zaktualizowane, zadanie wypełnione. Co, ja bym się udał jeszcze do tej wioseczki i zobaczył czy tego. Czy ona żyje. 60 nowigradzkich koron. Biedota ty macie na Skellige, panowie. Normalnie w tym. Na ziemi niczyjej to mi płacą po 350. Ale to w sumie płacą za poważną tego. Za poważne zlecenie jakiegoś tego.
Leszego i tak dalej. Dobra, nie widzę, żeby tu była Joanna, więc... Czy tam... Ja... Nie, ona ma jakieś... Nie Joanna, tylko Jona czy coś. To jest chyba ta Jona. Witaj. Ta, wygląda jak Jona, nie? Oj... Co to się dzieje z tym Wiedźmakiem? Halo. Dobra, to co, idziemy wykonać kolejną misję. Zadanie poboczne. Miecz rodowy? No, niech będzie miecz rodowy. Skelligczycy cenią trzy rzeczy ponad wszystko. Honor, pamięć o przodkach i dobrą broń. Dlatego Krahan Krayt zagotował się z wściekłości, gdy okazało się, że ktoś skradł jego rodowy miecz Kuliu ze skarbca w Kertrolde. Za zielony jar wyznaczył wysoką nagrodę dla śmiałka, który odnajdzie zgubę. No to my! Siema, ja pomóc. Daleko tam mamy? Miecz rodowy, znać obozowisko złodziei. No kurwa, daleko właśnie, w tym problem. No przy okazji by się wypadało porobić te znaki zapytania. To jeden zahaczymy, co? Zrobimy jeden znaczek zapytania. Czy to na odcinku zrobi? Dobra, jeden znaczek na odcinku zrobimy. Jak nie będzie nic ciekawego, to... Jedziemy. To pieprzy te znaki zapytania, nie chce mi się tego robić. Siana mamy w brud, bo robię wszystkie zlecenia i tak dalej. Nie potrzebujemy jeszcze dodatkowego. Wiwerna, co? Strzeżony skarb. Kurwa, już tyle razy widziałem ten strzeżony skarb, że już mi się... Rzykam, jak już widzę. Strzeżony skarb. Ze 5 razy to fajne jest, ale tu jest tyle znaczników. Nie wiem, co za psychopata robi tą grę. Pierdolimy znak zapytania co 50 kurwa metrów. Znaczy to fajne to jest, bo to jest jakby dużo interakcji. Można się fajnie tutaj pobawić. No ale kurde, trochę chyba za dużo mi się wydaje, nie? Trochę chyba za dużo. Fajnie, bo ten świat żyje dzięki temu. Co się dzieje z tą grą? Halo? Nie wiem, co się dzieje. Mistrzowskie jakieś siodło, o. A i to był ten skarb? Naprawdę? Proszę powiedz, że to siodło jest najlepszym siodłem w grze i daj mi 10 milionów tego. 55, jak ja mam siodło, 70, wariacie. Niezły skarb. Jeszcze to waży tyle, że przecież ja to będę... To 7 kilo waży, to tyle co 7 mieczy. Tak naprawdę. Dobra, lecę po prostu na bezpośrednio na to obozowisko. Nie chcę mi się zatrzymywać co 5 sekund, tak jak mówię. Jeżeli chodzi o te znaki zapytania, to one są fajne, jeżeli coś się wydarza, tak? Jest jakaś misja, jest jakaś fabuła, to jest spoko. Ale no tak, że po prostu jakieś ukryte skarby, to są giga nudy, nie? Giga nudy. Oj, coś kojarzy to miejsce. Art Skellige, Tartak. O kurde, a tu obozowisko kolejne jakieś, co? A wiem, nie, to nie jest obozowisko, to jest kurwa miejsce tego. Miejsce do wyzwolenia, tu mogą ludzie mieszkać. Kurde, przydałby się młynek teraz. Trzeba jak najszybciej zrobić tam tą umiejętność, wykonać młynek, która się nazywa. Pyk, pierdolniemy im z dwie petardy. Pyk, jeszcze jedną. Wariacie, uspokój się. A jeszcze nie mam jedzenia. Proszę mnie tu zjeść, aż mnie laguje komputer. To dużo rzeczy płonie. Dużo potworów naraz. Pyk. Ciach! O ku... Dobrze, że unik zrobiłem. Kurwa. Ty, ale ja im mało robię, a zadaję im plus 50 obrażeń z tego oleju, który mam. Ty, no to ja bym tu z 10 lat spędził na tej bitwie, jeżeli... Gdyby nie olej, plus 50 obrażeń. Plus 50 obrażeń skraca mi przecież o połowę. Wszystkie te walki. Ja bohater, no, bo ja uwolnić was. Poczman dla mnie. Nie dam ci podtrzymać miecza, nie. Dobra, chodźmy jeszcze do tego. Do kupca? Czy kto tu się znajduje? Kupiec. Można kurwa i tak też, tak. Poćwiczmy parkour, no. Dobra, przychodzę słuchać, żeby porozmawiać z tobą na temat... O kurwa, ty masz fajne rzeczy w eku, ty. Nie spodziewałem się, że na jakiś taki zwykły sprzedawca ma takie zajebiste rzeczy. O kurde, fajne, no. Tylko nic to, co potrzebujemy aktualnie. Ewentualnie byśmy potrzebowali tylko tych kamieni runicznych, które nie są jakby zrobione, czyli... Czyli tych takich... nie wiem, jak to nazwać. No te puste kamienie runiczne. To je byśmy ewentualnie potrzebowali, bo...
Bo z nich możemy po prostu wykonać kamienie runiczne, a ja mam wszystkie schematy praktycznie do zrobienia, które mogę zrobić na te kamienie. Więc wystarczy tylko jakiś dobry ziomo, jakiś znawca typu Hattori i on jest w stanie takie kamienie wykonać. I chyba on jest nawet w stanie wykonać kamienie, które mi dałem plus 5% czegoś, czyli te, które najbardziej potrzebujemy. Dobra, znajdź obozowisko złodziei. No, to nie wygląda, o kurwa, to jest taki wielki obszar do szukania. Pokaż, o kurwa. Ale może stąd będziemy widzieć, gdzieś na dole będą. Nie wygląda, żeby tu byli złodzieje. Tutaj też nie, ale miałem rasistowski żart, nie? Taki dobry był. Szkoda, że nie wszyscy może by zrozumieli formę tego żartu i pomyśleli coś innego. Dobra, mieczem srebrnym może nie, weźmy tutaj broń stalową. Ja w ogóle powinienem mówić wszystkie żarty, które mam w głowie, nie? Niektóre są naprawdę zwyrolskie, ale... ale wtedy byłoby giga śmieszniej, bym tak nie zamulał tylko i komentował, że o, tutaj skok, lewo, nie? Byłbym giga śmieszniejszy, tylko ja się strasznie boję, że wyjdę na jakiegoś pajaca. Znaczy, nie no, na pajaca to wychodzę cały czas, ale chodzi mi o to, żebym wyszedł no na kogoś giga złego. Jakbyś to wyciął z kontekstu, to by później była kurwa tragedia. Kłęt, to jest jakiś dobry skeligijczyk. Tam może Ardem przypierdolić? O! Dobra, znaczy dobry, w sensie to złodziej, ale chodzi mi o to, że dobrze umie tego. Rabuś, dobrze umie walczyć. Brynold, jesteś tłusty jak foka na ziemi i cuchnie ci z gęby jak z gnojowiska, ale łeb to masz na karku. Odcisnąć klucz w grudce gliny? Kurwa, że też sam na to nie wpadłem. Wlazłem do zbrojowni po zmroku i Kuliu był dokładnie tam, gdzie mówiłeś, w skrzyni owinięty w natłuszczone runo. Piękna robota, leży w dłoni jak pierś chorzej dziewczyny? Chorzej dziewczyny? Nie wiem, co to znaczy chorzej. Sztywny, ostry niczym szpina. O, jak mój, głowica wysadzana kamieniami. Tak się zagapiłem, że nie usłyszałem kroków tego głupca Olafa. Pewnie mnie dogonił, prawie mnie dogonił, ale potknąłem się i wygrzmociłem łbem o ziemię. Widać, bogowie nam sprzyjają. A on? Nie. On wygrzmocił łbem o ziemię. No teraz trzeba tylko sprzedać ten miecz, a to nie jest takie proste. Mało kto ma dość pieniędzy, a ten kto ma niekoniecznie będzie chciał zadzierać z krachem. Całe szczęście mój brat je... Jan zna kupca jakiegoś Gimrego, który umie znaleźć chętnych na rzeczy, no, z drugiej ręki. Mam się spotkać w starej twierdzy pod Fyrecal. Może spróbują pohandlować z Lugosem? Znak zapytania. Jemu złota nie brakuje i nie boi się Krejt. O kurde. A nie, dobra. To tutaj może mają ten miecz, tak? Mają tu miecz? Nie, mam zaznaczone przeszukać złodziei w starym forcie. O kurde, to jest strasznie długa misja, ale fajne rzeczy są tu. Nie no, 1000 metrów mam zadupcać, podkęs. A tu jest jakiś znak szybkiej podróży? Nie no, musi tu być znak szybkiej podróży. No nie wierzę, że mnie tak giera załatwiła, żeby tu nie było znaku szybkiej podróży, nie? Nie no, musi być fest. Gdzieś tutaj na górze byliśmy, czyli gdzieś tutaj na dole musi być znak szybkiej podróży. Prawo, lewo? O, no nie ma. Niemożliwe to jest, tam jest, tu jest na bank. Tutaj? Kurwa, no nie ma, ty. To chciałem mu sobie biec. W teorii mógłbym przed siebie, bo tutaj jest jakaś wioska. Więc chyba lecimy przed siebie, bo nie ma co wracać. Chodźmy, jak już mamy taką samą... A to kurwa, co było? Cyklop... Oko cyklopa! To jest coś, co potrzebujemy do zrobienia rzeczy, wracam tu. Siemano, bo to chyba twoje oko jest potrzebne. Ja zawsze czytałem jakieś oko cyklona, mówię, co jest grane. Ty broń stalowa mu nic nie robi, dobra, szybki miecz srebrny. Dobra, kurwa. Ty, ale ty nie jesteś jakimś... Nie jesteś jakimś człowiekopodobnym stworzeniem? A że ja cię zabijam, to nie jest fajne chyba. Chociaż w sumie chuju mnie sam zaatakowałeś. Masz, kurwa, petardą. Ty, to nie jest łatwy przeciwnik, nie? Cyklop to jest solidny gagatek. Dobra, dobra, dobra. Pach, pach, pa. Mamy to na sensie. Cyklop, nowy wpis w postaci. Dobra, jebać. Pokaż, czy on ma... Warto się tu rozejrzeć.
Ma oko cyklopa, ale to nie jest coś, co ja potrzebuję. Nowe zadanie, złe wieści. Co to jest? Użyj wiedźmiński zmysł, za jakiś znaleźć. Dobra, poczekaj zaraz, bo tu jest. Kto tam jest? Tam są jakieś dobra potwory, jebać te potwory. Tu się rozejrzyjmy najpierw. Jezu, za dużo misji, a my nie tego oka potrzebujemy. To była nierówna walka. Nie miał żadnych szans. A, bo tu cyklop rozjebał, tak? Ten cały obóz. Krew tam obóz. Nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. Nie obóz, tylko karawany. No to co ja tu będę patrzył? Lop jest świeży. A co tu, czemu ja za tym, co? A będziemy jakiegoś gościa ratować? Chyba tak. Dobra, to po tropie w takim razie. Prowadzi mnie chyba do potworu, więc... Chyba gościu nie przeżył, mi się wydaje, wiesz? Kolejny ślad. Tak, tutaj stado nekerów jest jebanych. Dobrze, że jestem giga koksem. Rzucę wam smoczy sen, nie wiem co to daje. Oślepienie chyba daje, nie? Co daje smoczy sen, nie wiem. Kurde, no tak by się młynek przydał. Robimy jak najszybciej młynek, tylko nie jestem go teraz w stanie jeszcze wykonać chyba. Jak patrzyłem ostatnio, to chyba nie byłem w stanie. A młynek to byśmy tu tak wjechali na szybko. O dobra, nie będę ukrywać, że jest jakoś mega ciężko, ale... Ale z młynkiem to by było... Dla dzieciostków. Przechadzka po parku była. Kurcz. Myśmy śmigło chłopie wiedźmakiem robili. Totalnie OP. Krew nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. No, ale coś, że ziom tu nie przeżył, nie? Krew nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. O, to jest chyba... Ty, chyba w końcu mam to oko, które potrzebowałem, nie? To chyba oko Nekera było, tak? Czy nie? Poczekaj. Nie, to jest oko Eryni, kurwa, co to jest Erynia, no? Nie, co to jest Erynia? Ja jestem Erik, tak bym sami sobie jeszcze był... Jeszcze jedna ofiara. To bym był Erynią? Nie wiem, list do Jeny. Jene, kochany synku, źle nam się wiedział ostatnio. Drakar, co nim Morsigi pływał na wyprawy, roztrzaskał się przy ostatnim sztormie. Na szczęście Bjorn, fajne imię, najlepsze imię na świecie, przeżył. Ale nim jego kapitan nowy Drakar wybuduje, tygodnie miną, a żyć z czegoś trzeba. Do budowy się nie załapał, więc pieniędzy nie ma. Teraz zapasy na zimę przejadamy, a co będzie potem? Strach pomyśleć. Dlatego Singę wysyłam do ciebie i w imieniu nas wszystkich o pomoc proszę. Jeśli ci się uda o pracę dla Singi? Dziwne imię, ale fajne. Się wystaraj, a potem i Bjorn i ja do was pod Kertrodle zjedziemy. Może byś się jakaś praca dla Bjorna tam u ciebie w kuźni znalazła. A jakby tak było, że i pod Kertrodle z robotą krucho, to chociaż pożycz Signie trochę grosza. Ja z nawioską oddam. Jak tylko od nas się odbijemy. Wierzę w twą dobroć i z góry ci za nią dziękuję. Twoja kochająca matka. Dostarcz list do Kowala? No dobra. Czym jest Erynia? To mnie zastanawiam. Muszę to wygooglować, nie? Bo ja potrzebuję Eryni, oków Eryni. Jakiś wuntrup. Wuntrup. To nie chciałem tak powiedzieć, to brzmi dziwnie. Tak cringe'owo trochę, jak mówić z takim głosem, mam wrażenie. Wuntrup. Ale to niech to tak przypadkiem się powiedziało. Niestety mój aparat jest z plasteliny. Znaczy nie, właśnie z plasteliny to by dobrze jakby był. Mój aparat mowy jest nie wiem z czego zrobiony. Z czegoś kurde twardego. Jak mój fotel. Bo się jeszcze nie rozdupsył, a siedzę na nim od tylu lat. Chociaż nie, trochę się rozdupsył. Dobra, chodźmy do ten znak zapytania. Jest prosto przed nami. Wykonajmy ten znaczek jeden. Chociaż chciałbym wykonać misję. Dobra, jebać ten znak zapytania. Kiedy indziej? Chyba, że to miejsce mocy. Siema. Tu znak zapytania jest? Znak zapytania? Tu jest coś. Co tu się dzieje? A to pod nami jest. Dobra, nie. Strzeżony skarb w jaskini i tego. Nie ma takiej możliwości. Tu jest wejście. Dobra, pierdolę to. Potrzebujemy iść do tablicy ogłoszeń. A koło tablicy ogłoszeń pewnie znajdziemy... prawda? Znak szybkiej podróży. Jest, mamy to. Hej, Wiedźminie, mam dla ciebie propozycję. Co? Nie, wykrzyknik. Dobra, zaraz. Zaraz porozmawiamy, spokojnie. Jejciu, 15 milionów wątków. Dobra, słuchaj, kupiec. To może być twój szczęśliwy dzień. Dobrze wydać zarobiony pieniądz, to też sztuka. No, to pokaż mnie. Karty jeszcze podlegam. Karta do gry Gwinta.
Pyk, 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 pyk. Pewnie, że tak. Co tu masz w ogóle? Co to jest? Przewodnik po Arskie Ligi. A to nie musiałem kupować, bo to miałem już. Dobra, słuchaj mnie, to w gwint. Trudno, widzowie. No nie mogę odpuścić gwinta, bo to free karta jest. Zgadzam się z tobą, dlatego chciałem go pomnożyć. Masz ochotę na partyjkę gwinta? A później zrobimy znak wykrzyknik. Nie wiem, co robimy, kurwa, za dużo wątków jest. Ale mamy kawalerii, 5 kart mamy tych kawalerzystów, ale oni są useless. Ci są w sumie spoko. Bo oni się fajnie łączą, tylko... No tylko bym musiał ich 6 naraz rzucić. Można by było zagrać w sumie pod pierwszą linię i 6 tych gości. Wypierdolić wszystkie karty, jakie mam i tylko pod tych zagrać. No, chyba nie takie głupie generalnie, okej. Okay. O, Anna Herietta. Przywołuje karty z ręki, fajne. Tylko nie wiem, co przywołuje. Ale wygląda na to, że jest... Może tego zioma przywołuje. Albo ją! Zaraz zobaczymy, trzeba ją pododawać, te karty. To my gramy Cesarstwem Nilfgaardu? Czemu ja mam Cesarstwo Nilfgaardu? Dobra, możemy spróbować. Co robi w ogóle mój dowódca? Chyba zagrywa kartę deszcz, o ile pamiętam. Dobra, ten zostaje. Ją bym wywalił. Okej, okay, no i teraz w sumie ciężka decyzja, bo tu same dobre karty są. Grzyby byśmy wywalili? Chyba byśmy grzyby wywalili. Wywalam grzyby. O, za grzyby. Fajnie. No to co, gramy pod linię pierwszą? Chyba pod linię pierwszą. Okej, okay, okej, okay, dobra. Spamujemy pierwszą linię i później sobie ją boostujemy tym ziomem. No i wszystko. Jakiś komando, co on gra Królestwami Północy. Raczej nie ma szans z nami. Tak mi się wydaje. Egan. Leto ma plan, co może pójść nie tak? A on przywołuje Leta, tak? Niszczy najsilniejszą kartę na polu bitwy. O. Siema. Fajna karta. On chce to grać dalej. Czy my mu pozwolimy grać dalej? Nichuja! Chyba zagramy coś takiego na razie. I czekamy, czekamy. On gra dalej, dobra. A nie gra, dobra. O kurde, jak się połączyli. Komando niebieskich pasów z WES, okej. No to my chyba Leto, nie? Mam nadzieję, że mam Leto w talii. No mam, no muszę mieć. Ta. Spasujemy? Chyba spasujemy, co? Spasujmy. A coś czuję, że nie ma kart. A jak ma? Dobra, to niech gra. Dobra. Niech będzie i tak. Mam jedną kartę mniej. A nie, ma tyle samo, bo sobie dobieram. Bo przecież to są Królestwa Północy. To jest właśnie OP. Ta jedna karta może, kurczę, wygrać. Wygrać giereczkę. Dobra, tą rundę musimy wygrać, więc gramy na pewno Regisa, żeby nam został na kolejną rundę dużo silniejszy. Trzeba koniecznie zagrać. No i teraz nie wiem, czy zagrać Fringilla, czy tego zioma. Nie wiem, co on przywoła. Albo wrócicie z rekonesansu z informacją o formacji wroga, albo was powieszę. Kurwa, no w sumie dobra motywacja. Dobra. A nic mi nie przywołuje, to jest po prostu karta dziesiątka. Ale karta dziesiątka jest, kurczę, mocna i fajnie, że teraz ten się przeistoczył. Jest zajebiście, a ja przywołuję kartę deszcz. A deszcz to jest na którą linię? Na drugą, nie? Nie, na trzecią. Dobra, rzućmy tego, kurczę, nie wiem, kim on jest. Ktoś ty? Nie wiadomo. O kurde, ty, możliwe, że ja to przegrałem. Przegrałem to? O kurde. No nie mamy co już zagrać. No nie, no dużo by potrzebował punktów. Dobra, udało się, ale to chyba nie tak mocna talia, jak mi się wydawało. Dobra, dobrze, że wygraliśmy i nie muszę powtarzać tego 6 razy. Weźmy tutaj rzeczy z tablicy ogłoszeń. Git, niech nam się tutaj poodblokowują różne rzeczy. No i chodźmy do wykrzyknika teraz. Zlecenie.
Zaginieni górnicy. Dobra, jebać, bo to będę miał w opisie tego zlecenia, więc nie chce mi się teraz tego co czytać. To za wykrzyknik. Propozycja? Jakieś zlecenie? Mógłbym mieć, gdybyś chciał ze mną współpracować. Zwykle pracuję sam. Tym razem opłaciłoby ci się zrobić wyjątek. Poza tym rzadko nadarza się okazja pracy z najsłynniejszym łowcą nagród na północ od Jarubi, z samym Jango Fretem. A ja myślałem, że on o mnie mówił. Do czego jestem ci potrzebny? I do czego słynnemu Jango Fretowi potrzebujesz wiedźmin? Domyślam się, że sporo podróżujesz. Może natknąłeś się gdzieś na niejakich braci Grosbart? Nie pamiętam. Tak, niezły z nich gnidy. Jest ich trzech, a wszyscy mają na koncie po kilka gwałtów i zabójstw. Ostatnio nawet jakiś grób rozkopali. Łatwo ich rozpoznać, bo noszą żółte kapelusze. Na sam ich widok wszyscy zamykają się w domach. Co oczywiście niewiele zmienia, bo podpalać też lubią. Nie, nie spotkałem ich. Co, nie miałem okazji. Trafi, uważaj. Dobra. Często już na dzień dobry wbijają człowiekowi nóż w brzuch. A to jakieś więcej... Żeby próbowali tego z wiedźminem. Z nimi nic nie wiadomo. No nic, ruszam niedługo na południe. Tam ich jeszcze nie szukałem. Bywaj, może się jeszcze kiedyś spotkamy. Okej, okay, a to jest jakaś misja? Ja pierdolę, smutna historia braci Guzbart. A to jest na jakąś pojebaną tego. Ja na pojebany to przesadziłem na 26. Dobra, poziom w sensie. Idźmy teraz wykonać ten miecz rodowy. To jeszcze może uda się w tym odcinku. Żebyśmy wykonali tą misję, a może się nie uda. Sadek, jakie to jest dalekie. A nie, może, nie wiem w sumie. Nie wiem do której tego wioski, czy tej po lewo, czy tam po prawo było lepiej. No, udajmy się tu też. Klikło mnie się przypadkiem. To rędka ciężka jest ostatnio. Od sztangi. Pochman. Pompa. Dobra, słuchaj kupiec, powiedz, że nie mogę z tobą zagrać w karty, bo jak mogę, to nie wytrzymam. Sorry widzowie, no ale mus to muzes. Pohandlujmy. Trzeba karty pokupować i trzeba wygrać karty. O kurwa, on ma całą talię, widzę z Keligę, wszystko kupuje od ciebie wariacie. Zerikańskie juki, ale nie wiem czy to są lepsze juki. Stówę niby dają. Stówę to jest chyba dużo. Ale nie wiem jakie ja mam juki na płotce. Na razie zagrajmy w karty, zaraz to sprawdzimy. Szybka partyjka. Skip. Nie. Skip. No i powoli nam się talia z Keligę robi. Ja chyba lubiłem grać talią z Keligę, z tego co pamiętam. No ale tutaj mamy Gwenta Reduxa, więc... nigdy nie wiadomo. Potwory też są mocne? O kurwa, jest Dead Love. Są jakieś rzeczy tu. Annabelle. Jod się kręca. Fajne tutaj takie smaczki są różne. Podoba mi się to. I podoba mi się też to, że potwory mają szpiegów w talii. To też jest spoko. Ale chyba zagramy z Cesarstwem Nilfgaardu? Królestwami Północy? Nie, chyba zagramy z Cesarstwem Nilfgaardu. I tu trzeba dodać Filipa Einhardt. I tego zioma też trzeba dodać. Kimkolwiek on jest. Dobra, Cesarstwem Nilfgaardu chyba zagramy. Jest tu jakaś karta, którą warto dodać? Nie za bardzo. Natomiast wywaliłbym jedną kartę tutaj. To znaczy tego zioma, bo on właściwie to jest tylko dziesiątka i on nic takiego w sumie nie robi. Chociaż to jest darmowe 10 punktów. Dobra, zostawmy jeszcze. Będziemy na pewno talię modyfikować i przydałby się jakiś nowy dowódca. Nie no, co to jest kurwa za karta? Straż Książęca. Ja takie gówno mam w eku? Nawet nie wiedziałem w sumie. Dobra, Zerykański Ognisty Skorpion zostawiamy. Cynthia zostawiamy, chyba. Łączy się z jakimś ziomem, ale ja nie wiem co to da w sumie. Anna Herietta na pewno zostaje, tylko ja nie wiem co ona też przywołuje. No to właśnie to w sumie jest moment, żeby to wytestować, bo niedługo myślę, że na turnieju nie będę tego testował. Więc wydaje mi się, że Gregori? Może wymieńmy? Też nie. Dobra, chyba zostajemy przy tym jak jest. I gramy po prostu. Co jak robi tego dowódca? Przesuwa jednostki ze zdolnością zręczności do rzędów, które maksymalizują ich siłę. O kurde, to ciekawe. Dobra, zagrał niestety szpiega. Aha, wiecie czego nie mamy? Nie mamy niestety kurde tych manekinów, mi się wydaje. Że no... Że narzekam na brak manekinów. Dobra, rzucam po prostu dziesiątkę. Jakoś to będzie. To co, Eskiel jakiś? A to co to jest? O kurde, nawet nie wymowy tego imienia. Dobra, zagrajmy jego. Pod pierwszą linię gramy i koniecznie chcemy to wygrać, bo mamy przecież ruch dowódcy, więc spamujemy pierwszą linię i elo, nie? Może w ogóle to teraz rzucę w sumie? A rzućmy teraz. Może się podda od razu.
Będziemy mieli to z głowy. No kolego. Oj kurwa, no to po planie moim genialnym. No to jest problem. Teraz. No dobra, zagrajmy w Fringilla Vigo. Chociaż nie wiem, czy to rozsądne, mogłeś się poddać. No, no debil, debil. Tylko karty se wyrzucam z tego. O, no, no. Turbo głupek. Dobra, zagrajmy tą laskę. Kit. 5 kart do 7. No, ten Nilfgaard niby mocny, ale taki średni jednak bym powiedział. Zagrajmy Annę Herietę, zobaczmy co się stanie. O, nic. To co ona co ona przyzywa? Nie jest niestety napisane do końca, co ona przyzywa. Czy my chcemy grać to dalej? No chyba wolałbym spasować, bo on teraz zagra kartę, nie? Musi chyba zagrać kartę. No musi, bo inaczej będzie remis i przegra. Dobra. Kurde, 4 do 4. Wyrównany dość pojedynek, że tak powiem. Chyba to przegraliśmy niestety. Kurczę. 6 minut zmarnowane. Dobra, rzucaj, rzucaj. Jest taka modyfikacja, która kurde przyspiesza granie w gwinta. To naprawdę się przyda. Ja to spróbuję wgrać na następny odcinek. Tylko nie wiem, czy pliki będą się zgadzać. Bo czasem tak jest, że jak wgrywasz dwie modyfikacje naraz, na przykład do Gwenta, no to one się często, kurczę, gdzieś tam mają konflikt między sobą i jest przybo. Ale fajne by to było, bo to jest taki instant, że rzuca nam karty, instant, że nie ma tego twój ruch i tak dalej, więc dzięki temu szybciej by nam szła rozgrywka po prostu. No i przyjemniejsze by było chyba. Dobra, jeszcze raz zagramy. No, no, jeszcze raz, trzeba się odkuć. Chciałbym zagrać z tobą w karty. No, do zera. Gram, dopóki wygram. I koniec, kropka. Dobra, trzeba tu wywalić jakieś karty? Nie, Królestwo Północy są solidną talią. Nic nie trzeba wyrzucać. Chyba nawet lepsze są Królestwa Północy. A, jeszcze do Cesarstwu Nilfgaardu dodał więc dwa manekiny. Wyrzucił chyba jedne grzyby? Nie, może nie grzyby zostaną. Gdzieś tu była jakaś beznadziejna karta. O, Straż Książę to beznadziejne. Tutaj tych zostawimy szpiegów. Alchemik, ten ziomo to są spoko karty. Dobra, coś takiego zostaniemy. A tutaj Królestwa Północy mogę zmienić dowódcę. No ale my chyba chcemy usuwać wszystkie aktywne efekty. To sobie już ustawię. I tutaj może mamy szansę na zmianę. Obejrzeć losowe karty z ręki przeciwnika albo zagraj deszcz. Chyba wolę deszcz. Dobra, rozpocznij. Przydałoby się, jakby, żeby to tak szybko od razu szło. Żani, Jaskier, Nathaniel. Katapultę możemy wywalić w sumie. Eskiela? Chyba zostawię Eskiela, niech tak będzie jak jest. Jest mega spoko, wydaje mi się. I gramy... Ile gramy kart? Wydaje mi się, że full. O kurwa, jakie mamy pierwszą linię. To zostawimy sobie na ostatnie. Na ostatnią rozgrywkę. Więc gramy pod linię drugą. Pach, od razu Yennefer, nie pierdolimy się w tańcu. Zajebiście. To ja mógłbym teraz podmienić na przykład... Mógłbym, ale czy chcę? Nie, chcę chyba. Dobra, dzięki. Punkt zdobyty. Dobra, mój ruch. Czy my chcemy coś zagrać w tej rundzie? Coś byśmy chcieli zagrać, może tego zioma, co to jest w ogóle? Kiedy karta zostanie usunięta z polu bitwy, na jej miejscu powstaje nowa jednostka. To jest totalnie gigaope. To na pewno rzucamy, żeby mieć na kolejną, ostatnią rundę mega dużo jednostek. Super jest ta karta, kurwa, jaka to jest mocna karta w ogóle. No i tyle w sumie, nie? Tyle? Nie, przydałoby się coś jeszcze. Na przykład... tak zrobić jeszcze. Jo, i teraz możemy się poddać. I on musi wywalić mega dużo kart. Albo nie musi. No dobra, ale i tak się poddajemy. Tutaj nam będzie nowa jednostka. Dwie karty sobie przywrócimy Shani. Ale gówno, co to jest? Co to jest za save?
Ja myślałem, że to jakiś konkretny ten jest, potwór, że jakieś dziesiątka nam zostanie, dwunastka, tu zero punktów, ale syf. No co, chyba zagramy tego, Nataniela? Czy może zagramy po prostu Shani i przywrócimy sobie te karty? Nie no, Nataniela nie gramy, bo on tego. Bo on przywołuje Kaleba, nie? Kaleb pali drugą linię, więc zostawimy sobie na wrazie W. Kurde, już godzina 10, no szybko, bo tu jeszcze chciałbym w tym odcinku jeszcze dokończyć tą jedną misję, którą mieliśmy dokończyć, którą staraliśmy się dokończyć. Dobra, rzucamy Vernona. Wes. Raczej nie ma szans, bo mamy Jaskiera. Kurde, Królestwa Północy to jest jednak chyba najmocniejsza talia. Generalnie, jest totalnie giga OP. Shani? No Shani, teraz przywracamy te wszystkie wieże obrężnicze i tak dalej. No, nie ma szans, chłop. Solidna talia to jest Królestwa Północy. To już wiem chyba, jaką talią będziemy grali tutaj turniej. Czyste niebo. Ale zagranie, pochman. Jeszcze mógłbym dwa razy Shani użyć. Ale no dobra, już odpuścimy. I tak mam mega dużo punktów. Stówę byśmy wyciśli. Spoko. Dzięki wielkie, stówę do 15. Przytrzymaj, wygrana, pyk, karta. Tak, Królestwa Północy totalnie są zbyt OP nawet. Chociaż pewnie zgaduję, że z randomowymi bobkami tutaj jak będziemy grać ten turniej Gwinta, to się mierzyć nie będziemy. A to głównie teraz idziemy pod ten turniej i zbieramy talie pod ten turniej, bo raczej jakieś tam handlarzy, kupców i tak dalej to rozdupcymy i rozdupsamy w 5 sekund, więc teraz nam zależy tylko i wyłącznie na turnieju. Nie wiem gdzie ja idę, a idę do tablicy ogłoszeń. No dobra, odblokujmy, ale mi brzuch boli, kurde, niestety. Dobra, weźmy wszystko co tutaj jest. Nie będę nic czytać. Chciałbym znacznik szybkiej podróży. Jest tu taki owy? O, chyba nie ma, kurcze. Ty, to jak ja się tam na drugą stronę dostanę? Nie mów, że to trzeba naokoło, bo tutaj są góry. Nie, na pewno nie idę naokoło. Idę przez te... Nie, no nie przejdę przez te góry. Bardzo cenny ruch. Nowe zadanie. Nie. Idziemy przeszukać złodziei w starym forcie. On proszę, żebym tędy przeszedł. Że jest godzina 12, no to będzie 1,5 godzinny odcinek, ale chciałbym jeszcze wykonać tą misję. Chociaż nie damy rady. No nie damy rady wykonać, nie, bo zanim ja tam przecież wejdę, jeszcze ten miecz musimy kurwa oddać. To jest strasznie długa podróż. Tak, widzimy się w następnym odcinku. Jak zawsze codziennie, jutro, godzina 16 mniej więcej. Z tej gry czy innej zapraszam na Twitcha i mój drugi kanał. Tyle. Co tutaj się znajduje, jakieś kowalie i tak dalej, to odkryjemy w następnym miejscu. Nie wiem co to jest, ale wygląda w sumie zajebiście. Wszystko porobimy w następnym odcinku. Jutro, jeszcze raz, do zobaczenia, trzymajcie się, po 700.